wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 70 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Według legendy Żagań został założony około roku 700 przez Żagannę, księżniczkę słowiańską, córkę Wandy, a wnuczkę króla Kraka. Pierwsza pisemna wzmianka o Żaganiu pochodzi dokładnie z 23 maja 1202 roku, gdy mowa jest o kasztelańskim grodzie. Kilkadziesiąt lat później do miasta zostają ściągnięci kanonicy regularni świętego Augustyna, którzy rozpoczynają budowę swojego opactwa. Zakonnicy przybyli do miasta w 1284 roku z Nowogrodu Bobrzeńskiego. Opactwo szybko stało się niezwykle ważnym ośrodkiem duchowym i naukowym w całym Księstwie Żagańskim. Dzieło, które po sobie pozostawili, należy dziś do najcenniejszych zabytków sakralnych Śląska i jest jednym z 70 obiektów na liście pomników historii. Jakie były początki opactwa? Początki opactwa w Żaganie są niezerwalnie związane z Księstwem Żagańskim, które zakładali pra-pra-pra-wnukowie świętej Jadwigi Śląskiej i Henryka Brodatego. Kanonicy regularni reguły świętego Augustyna zostali najpierw sprowadzeni właśnie przez te postacie, tych pra-pra-pra-dziadków do Nowogrodu Bobrzeńskiego. Nie za bardzo im tam się wiodło i gdy powstawało księstwo żagańskie, chętnie przyjęli zaproszenie, żeby tutaj dać taki mocny fundament duchowy, materialny, kulturowy dla nowo powstającego księstwa. I tak się zaczął wspaniały okres 526-lecia istnienia opactwa kanoników regularnych reguły świętego Augustyna. Jest to miejsce niesamowite, naznaczone właśnie tą historią piastowską. Tutaj w podziemiach żagańskiej świątyni mamy 5 pokoleń piastów, w tym jednego z najsłynniejszych, Henryka IV, konkurenta Łokietka do tronu Polski. Czy z tych czasów, z końca XIII wieku, przetrwały jakieś widoczne elementy, które możemy tu odnaleźć? Na pewno fragmenty kościoła romańskiego pierwotnego, parafialnego, XII-wiecznego znajdziemy w tych murach prezbiterium. To jest broła XV-wieczna, tak w głównym zarysie, dlatego ma właśnie taką formę gotycką. Potem, gdy przyszły czas tej reformacji, kościół został przejęty przez protestantów i oczyszczono, można tak powiedzieć, cały obiekt właśnie z tych wspaniałych gotyckich zabytków. Zostały one wyprzedane, nie wiemy dzisiaj, gdzie one są. Może są w różnych świątyniach, może ludzie się modlą przy tych ołtarzach, a one swój rodowód mają żagański. I potem, gdy odzyskano świątynię na nowo po właśnie kontrreformacji, po wojnie 30-letniej, trzeba było świątynię na nowo urządzać. I dlatego właśnie ten wystrój wnętrza jest renesansowo-barokowy. Bogaty barokowy wystrój wnętrza kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny to zasługa wielu uznanych twórców, m.in. Marcina Franca z Legnicy, Jeremiasa Józefa Knechtla czy Christiana Konrada. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe stalle z 18 obrazami przedstawiającymi żywot świętego Augustyna i kaplica świętej Anny z zachowanym surowym gotyckim wystrojem. Opactwo w Żaganiu przez wieki było nie tylko ważnym ośrodkiem religijnym, ale także naukowym. Z tym miejscem był m.in. związany opat Ignacy Felbiger, wielki reformator szkolnictwa na Śląsku, a po decyzji cesarzowej Teresy w całym cesarstwie habsburskim. Był on gorącym zwolennikiem nowoczesnych, jak na owe czasy, metod nauczania, a także autorem elementarza dla polskich dzieci Obiecadło. To za jego czasów, w 1769 roku, na kościelnej wieży zamontowano pierwszy w tej części Europy odgromnik, czyli piorunochron. Opactwo przez wieki było przodującym ośrodkiem religijnym i naukowym w zakresie teologii, prawa kanonicznego i rzymskiego. Klasztor już w XIV wieku znany był w Europie ze swojej pokaźnej biblioteki i skryptorium, w którym pracowali wybitni iluminatorzy. O jakich nazwiskach należy wspomnieć, rozmawiając o naukowej, kulturalnej roli opactwa? Ważną osobą to był sam opat Ludolf, który patronował tutaj budowie tej biblioteki i całemu klasztorowi. Można powiedzieć, że to był największy budowniczy wśród opatów. No, byli też opaci związani z samą biblioteką, którzy dbali o to, żeby księgozbiór był jak największy. I doprowadzili do tego, że biblioteka w okresie średniowiecza
była jedną z największych bibliotek zakonnych na ówczesne czasy. W tej chwili, spoglądając na ten księgozbiór, który znajduje się w bibliotece, wiemy o tym, że to jest zaledwie część tego zbioru, która była tu w przeszłości. Co się z nią stało? Więc w tej bibliotece było około 10 tysięcy tomów. W tej chwili mamy oryginalnych druków kanoników regularnych około 2 tysięcy. To jest niewielka część tego, co było. Najważniejsze zbiory, czyli rękopisy i inkunabuły, zostały stąd po likwidacji zakonu wywiezione. Zresztą wtedy ogołocono wszystkie biblioteki zakonne na terenie Prus. Zostały one wywiezione do Wrocławia. No i do dnia dzisiejszego znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej. O szczególnej roli tego pomieszczenia, w którym się znajdujemy, czyli biblioteki, świadczy chyba nie tylko sam księgozbiór, ale również wystrój tego miejsca. Wspaniałe freski, wspaniałe malowidła. Wystrój tej biblioteki to jest wystrój XVIII-wieczny. Autorem malowideł, czyli tego wystroju malarskiego, jest jeden z największych malarzy śląskich, Neuenherz. To był geniusz malarski. Czym zasłużył sobie na taki przydomek? No, nasi konserwatorzy twierdzą, że przystępując do wystroju malarskiego tych kopuł, nie używał żadnych dodatkowych szkiców. Absolutna improwizacja. No, tak jest. Warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawostce. Sklepienie szeptane. Tak, mamy tu sklepienie szeptane, można mówić szeptem. I wszystko doskonale słychać. Dwie osoby, które stoją po przeciwległych stronach tej biblioteki, mogą spokojnie sobie rozmawiać szeptem, doskonale się słyszą. Natomiast stojąc na środku tej biblioteki, mówi się jak przez mikrofon. Wychodząc już z biblioteki, do jakich innych pomieszczeń opactwa warto zajrzeć i dlaczego? Wszystko, co tu znajduje się na terenie opactwa kanoników regularnych, jest ciekawe, bo ciekawe są korytarze, ich wystrój. Mamy tutaj pomieszczenie, które pełni rolę takiej ekspozycji muzealnej. Mamy dwa relikwiarze, w których znajdują się szczątki dwóch świętych, święty Krystian i święty Teodat. To byli legioniści rzymscy, którzy za czasów Cezara Dioklecjana, dokładnie 298 rok, ponieśli śmierć męczeńską, no dlatego, że byli chrześcijanami. Żagań przez wiele, wiele lat kojarzył nam się tylko z wojskiem i tutejszym garnizonem. Ale być może najwyższa pora, by trochę to zmienić. Opactwo w Żaganiu ze swoją barwną przeszłością zasługuje na to, aby powrócić na należne mu w naszej świadomości i w naszej historii miejsce.